Siemanko wam wszystkim, z tej strony Smallbig the Player i witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Marvel Super Heroes misji od Deadpoola, w którym wykonamy ostatnią misję od Deadpoola, dokładnie. Ten odcinek nazywa się misja 10, będzie się znaczy nazywał misja 10, ponieważ jak ktoś pamięta, to jedną misję wykonałem podczas tam chyba w pierwszym odcinku z luźnego grania, coś w tym stylu. No właśnie. I jest to przy okazji zarazem przedostatni odcinek z tej serii. Co będzie w ostatnim, tego na razie nie mogę powiedzieć. Się później to wiecie. Dobra. Dzisiaj wykonamy tą ostatnią misję, która znajduje się w tym miejscu. O tutaj. No i okej, zaczynamy. Without the hairballs. What do you get if you cross a dark elf and a frost giant king? A whole heap of trouble for Heimdall and Asgard, that's what. Zhush. Thor and Loki are going to rescue Heimdall and save the day. Nice hat, mischief man. Him again? He's in this game more than I am. I mean, really, is he gonna be in every... Thou didst not reckon with the might of Thor. No okej, jesteśmy nie w naszym świecie. I musimy uratować tamtego strażnika, można tak powiedzieć dokładnie. I tutaj ktoś nas strzelać będzie, czy coś? Nie, może nie, ale chwileczkę. Da się włączyć dodatki, o. Włącz sobie na pieniążki. Niech sobie ten... Właśnie prawdziwy wyznawca, teraz już mogę wyłączyć. Dokładnie. No i okej, co my tutaj mamy? Tu możemy coś... A tu nic nie możemy. Wow, co tu? W ogóle Lokim nie grałem, Lokim. Wow, on umie zamrażać. Aha, taki sprytny. Wow. No okej, fajnie jest. Właśnie nigdy nie grałem, jakoś wcześniej nie grałem tą postacią. A co to za koleś? Wow, zniknął. Go musimy pewno pokonać. Dobra. Loki umie czarować i zamrażać. Dobrze wiedzieć. No jeszcze nie skończyliśmy. A teraz będzie nam potrzebny Thor. Dwaj bracia. Jedna przygoda. Okej. Mogę to zniszczyć? Nie, to nie. Dobra. Moc piorunów i... Ciekawe co się stanie. Aha, podpali się. A no tak, to piec jest, no co ja. Teraz to pewno zamrozić. To jeden mały łomyk i nie chce się ugasić. No patrzcie jaki skubany. O, udało się. I tu musimy walnąć torem. Pam. No. I znowu Loki. Loki. Miał tu zbudować schody? Czy nie? Dobra, to są niby schody, tak. Niech tak będzie, dokładnie. A masz, o, uciek, jak zwykle, uciekają od nas wszyscy. Wszyscy, dokładnie. No to... Możliwe, że ta strona jest już zrobiona, czy coś w tym stylu, tak. Pójdźmy na prawo teraz. O. Patrzcie, my tamtego gościa jakoś odmieniamy, można tak powiedzieć. LOL, tak na skróty poszedłem. Ale i tak nic to nie działa, bo tam potrzebny jest Loki, a ja ten. No nie mogę go użyć. Nie mogę tam wejść, znaczy, bo on latać nie umie. Panie, wow, ale walnąłem. O to i potęga Thora, tak? No dobra. I co, brama nam się otworzy, tak?
Tak. Super. Dobra, ruki można zamrażać ich, to... W sumie, lodowe potwory zamrozić się da. Można się tu czepiać tego. No ale ja nie będę. Okej. I co teraz, co teraz? To zniszczyć się da. Ojej, nie! Kurczę, musiałem spaść. No dobra. A tu mogę... Nie, 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 bo tu jest dziura. Nie chcę wpaść do dziury znowu. No patrz, tu się nie da. Chodź tutaj Thor. I coś trzeba myśleć. A może jakoś zamrozić? Może tutaj coś zrobić? Albo właśnie... A nie, nie, nie. Ta postać nie umie przecież odmrażać, tylko zamrażać. Tam jest Stan Lee. Tak, tam jest Stan Lee schowany, bo widać jego nogi. Możecie się przyjrzeć i widzicie nogi. Dokładnie. Tylko go na razie nie da się uratować. Coś musimy pomyśleć. Pewno tam na górze, dokładnie. Chyba, że tutaj jakoś. Nie. A może tu wlecę po prostu? Nie, 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 nie da się raczej. Okej. Dobra. Aj, spadłem. Spadłem. Wow, widzieliście to? Wow, już wiem. Takie buty. Tylko teraz muszę wchodzić tam na górę. Ale przynajmniej już wiem, o co chodzi. A, bo jeszcze nie wyłączyłem całkowicie tych monetek powiększonych, bo widzę, że jest razy 8, ale to już niech sobie będzie. O, jak się fajnie udało wejść. No nie! Nie wierzę. O ludzie. Dziura była. Trzeba uważać, trzeba uważać. Tylko nie spadnij Loki. Dziękuję. Tylko nie spadnij Thor. Tak to jest. Chodź na górę. Okej. Nie, nie, nie. Powoli, powoli. Dobra. Bo znowu bym spadł. Okej. No i jest tutaj ten nasz strażnik, bo on tego portalu pilnuje. Co łączy światy. I jest Malekith. Okej. O, już ma życia, czyli możemy z nim walczyć. Ma moc telekinezy skubany, no dobra. Ło, widziałem fajny atak ma, ma Loki. Wow, dobra. Odpycha mnie! A, o to chodzi. To już nie jesteś taki twardy, co? Jedno serduszko mu poszło. Myślałem, że dwa nawet. I znowu. Łatwy jest. Nawet nas nie atakuje. Dokładnie. A nie mogę się na przykład Loki... Co jest? A dobra, nic. No to tak trzeba go zniszczyć. Dokładnie tak. O. Za Asgard. Dobrze powiedział. Wygraliśmy chyba. Tak. There's probably some gags here, but I'm kind of busy. That said, that hammer's pretty handy. Wonder if it could help with my tax return. Kurczę, zastanawiałem się, czy miałem głos był przyciszony. LOL, jak nie, to się zdenerwuję. No i mamy właśnie 100%, dobra.
No i kontynuujemy. Ja cię muszę sprawdzić. I miałem. Tak, 4 na 10, dobra. Już się bałem. Ale słychać mnie było, dobra. No więc okej, zakończyliśmy wszystkie misje od Deadpoola. Dokładnie. Myślałem, że Deadpool się odblokuje czy coś w tym stylu, ale jednak nie. No właśnie, no dobra. Ten odcinek już kończymy. Jeszcze nagram jeden odcinek z tej z Lego Marvel Super Heroes, w którym coś wam pokażę, ale tego nie powiem, to tajemnica. I będzie on za jakiś czas, bo raczej nie wyrobię się tak szybko. No więc dobra. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.